W czasach zaborów kultura stała się czynnikiem, przy pomocy którego można było walczyć z narastającą rusyfikacją i germanizacją. Dbano o zachowanie języka polskiego, tradycji, historii i obyczajów. Dużą rolę w obronie polskiej kultury odegrał Kościół katolicki, który utożsamiano w zaborze rosyjskim i pruskim z polskością. Na przełomie XIX i XX wieku polska kultura swobodnie rozwijała się w Galicji. Było to możliwe dzięki autonomii, jaką nadano Galicji. Funkcjonowały tam polskie szkoły oraz wyższe uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. W 1873 roku utworzono w Krakowie Akademię Umiejętności, skupiającą najwybitniejszych polskich naukowców. W Galicji swobodnie również wydawano polską prasę. Mimo obiektywnych trudności, ośrodkami kultury polskiej były również Warszawa, Poznań i Wilno. Po klęsce powstania styczniowego zaczęto krytykować ideę romantyzmu, a coraz większą rolę zaczął odgrywać nowy nurt pozytywizm. Sprzeciwiał się on walce zbrojnej z zaborcami, a za najważniejszy cel uznał rozwój gospodarczo-społeczny Polski. Cel ten chciano zrealizować poprzez pracę u podstaw oraz pracę organiczną. Praca u podstaw to działanie, które miało rozbudzić świadomość narodową w szerokich masach społecznych oraz edukować prosty lud jako najliczniejszą grupę społeczną. Praca organiczna była traktowana jako wspólny wysiłek całego społeczeństwa dla dobra ogółu, mający prowadzić do rozwoju gospodarczego ziem polskich w celu budowy nowoczesnego i zasobnego narodu. Literatura pozytywistyczna miała służyć upowszechnieniu w społeczeństwie nowych idei. Szczególną rolę odgrywała tu literatura postyczniowa, nawiązująca do wydarzeń powstańczych. Do najwybitniejszych twórców tego nurtu należała Eliza Orzeszkowa oraz Bolesław Prus. Ważną rolę w umacnianiu tożsamości narodowej zaczęła odgrywać historia. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi nowoczesnych badań historycznych. Zaczęły powstawać prace opisujące poszczególne wydarzenia z dziejów Polski, które to oparte były na zachowanej bazie źródłowej. Wydarzenia z dziejów Polski stały się inspiracją dla wielu pisarzy i artystów. Do najbardziej znanych utworów z tego nurtu należy trylogia Henryka Sienkiewicza, na którą składają się powieści Ogniem i Mieczem, Potop oraz Pan Wołodyjowski. Książki te, odwołujące się do najtrudniejszych w dziejach Polski momentów, pisane były ku pokrzepieniu serc, tak aby podtrzymać ducha Polaków i przypomnieć im, z jakich opresji wychodzili zwycięsko ich przodkowie. Dużą popularność przyniosła także Sienkiewiczowi powieść Krzyżacy. Na przełomie XIX i XX wieku powstały dramaty historyczne Noc listopadowa oraz Warszawianka pióra Stanisława Wyspiańskiego. Malarstwo historyczne reprezentował Jan Matejko. Na swoich płótnach uwieczniał najważniejsze wydarzenia z dziejów Rzeczpospolitej, jak na przykład bitwę pod Grunwaldem czy hołd pruski. Dzieła reprezentujące wydarzenia historyczne malowali również Wojciech i Juliusz Kossakowie oraz Wojciech Gerson. Symbolem walki kultury i społeczeństwa przeciw germanizacji stała się pieśń Marii Konopnickiej pod tytułem Rota. Twórczość pozytywistyczna stała się jednym z narzędzi do budowy nowoczesnego społeczeństwa polskiego oraz wymiernie wspomogła proces kształtowania własnej świadomości oraz tożsamości narodowej. W sztuce europejskiej pod koniec XIX wieku pojawił się nowy nurt – modernizm. Jego zwolennicy głosili hasło sztuka dla sztuki, odmawiając w ten sposób wykorzystywania twórczości jako instrumentu do realizowania określonej ideologii. Modernizm szybko dotarł na ziemie polskie, gdzie nazwano ten nurt młodą Polską lub neoromantyzmem, gdyż twórcy bardzo chętnie nawiązywali do tamtej epoki. Na ziemiach polskich nastąpił rozkwit poezji i dramatu, a także sztuk plastycznych. Do grona najwybitniejszych poetów należeli Jan Kasprowicz oraz Stanisław Przybyszewski. Spośród pisarzy należy wymienić Stefana Żeromskiego oraz Władysława Reymonta. Dramaturgiem był wspomniany już Stanisław Wyspiański. Głównymi ośrodkami młodopolskimi stał się Kraków oraz ogromnie wtedy popularne Zakopane. Powszechne szkolnictwo oraz rozwój miast, a wraz z nimi następujący rozwój prasy, a później radia, przyczynił się do tego, że szeroko rozumiana kultura zaczęła docierać do coraz szerszych warstw społecznych. Wymusiło to uproszczenie treści, tak by przekaz stał się zrozumiały dla szerokich warstw społecznych. W ten sposób powstała kultura masowa. Obok coraz łatwiej dostępnych książek i prasy, jej przejawem stały się rodzące się na nowo masowe imprezy sportowe.
Od samego początku wielką popularnością cieszyło się rodzące się kino wyświetlane na kinematografach, które udoskonalił polski wynalazca Kazimierz Pruszyński. Nowym przedsięwzięciem były ogródki jordanowskie, zainicjowane przez Henryka Jordana. Były to czasem nawet kilkunastohektarowe parki, które miały służyć dzieciom do zabawy i rozwoju oraz budowania postaw patriotycznych poprzez obecność odwołujących się do historii elementów ozdobnych. Wśród młodzieży coraz popularniejszy stawał się scouting, który w Polsce przyjął nazwę harcerstwa. Ono to poprzez ruch i czynny wypoczynek kształtowało równocześnie postawy patriotyczne. Twórcą harcerstwa w Polsce był Andrzej Małkowski.